15 listopada wspominamy świętego Leopolda III. Leopold urodził się około roku 1075 w Gars w Austrii. Był synem margrabiego Leopolda II Bamberga, zwanego Pięknym, i jego żony Idy. Jego wychowawcą był biskup Passau święty Altman. Po śmierci ojca Leopold objął samodzielne rządy nad Austrią w 1095 roku. Wyróżniał się wielką troską o potrzeby kościoła, dlatego budował świątynie i sprowadzał zakonników, aby powiększyć skromną i liczbę tamtejszego kleru. Założył słynne opactwo w Melk i nie mniej głośne potem opactwo w Klosterneuburg pod Wiedniem, istniejące do dziś. Przyjaźnił się też z błogosławionym Hartmanem, późniejszym biskupem Bressanon. Kiedy wybuchł spór między cesarzem a papieżem, święty Leopold opowiedział się po stronie papieża. Ten w dowód wdzięczności obdarzył go tytułem syna świętego Piotra. Leopold był powinowatym cesarza Henryka V, gdy pojął za żonę jego siostrę Agnieszkę, z którą miał 18 dzieci. Przy założonym przez siebie opactwie ufundował obok swojej rezydencji w Klosterneuburgu słynną na całą Austrię szkołę, którą oddał wraz z klasztorem i kościołem kanonikom regularnym świętego Augustyna. Ufundował ponadto opactwo cysterskie w Heiligenkreuz i słynne opactwo w Mariazell, najsłynniejsze austriackie sanktuarium maryjne. Gdy w 1125 roku umarł Henryk V, niektórzy z elektorów pragnęli dać koronę cesarską Leopoldowi. On jednak nie przyjął jej, wolał pozostawać w spokoju w swym kraju. Zyskał sobie przydomek pobożnego. Zmarł w czasie polowania 15 listopada 1136 roku. Został pochowany w krypcie kościoła w Klosterneuburgu, gdzie spoczywa do dziś. W roku 1485 Innocenty VIII dokonał jego formalnej kanonizacji, a w 1663 roku cesarz Leopold I ogłosił go patronem Austrii. Ikonografia przedstawia go najczęściej w koronie władcy z kościołem w ręku, a często także z koszem chleba, by przypomnieć, że święty był budowniczym kościołów i wyróżniał się miłosierdziem. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przykłady Twoich świętych pociągają nas do lepszego życia. Spraw, abyśmy nieustannie naśladowali czyny świętego Leopolda, którego pamięć czcimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.